Jesteś Można gotowy? zaczynać. Zatem otwieram nasz program już. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Ja jestem pan tik tak. A browar to mój znak. Tak, 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 to pan tik tak. A piwo to mój znak. Cześć. Witajcie w kolejnym Lanym Poniedziałku. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz. A moim Łukasz. Rewelacja. Opowiemy wam dziś o stylu piwnym, jak żeby inaczej. Nie może być. A skąd on będzie pochodził? Z Austrii. I będzie to lager wiedeński, czyli... Wiena Lager. Rewelacja. Jest z polskich przedstawicieli to co? Odsiecz wiedeńska jako pierwsza. Tak. Była bardzo, bardzo pierwsza. Zdobywca brązowego medalu na Greater Poland Beer Cup. 2021, czyli... Wiena Lager. Browarnia Gdańska. Którą będziemy dzisiaj degustować. Był też żywiecki wiedeński lager. I pewnie kilka wykonań w wykonaniu browarów restauracyjnych. Tak, głównie restauracyjnych. Innych. Styl nie jest turbo popularny na świecie, poza... O dziwo, jest bardziej popularny w Ameryce Południowej niż w Europie. Choć stąd pochodzi. Lager wiedeński jest bardzo modny w gdzie? W Meksyku. A tak, dlaczego? Do tego o tym opowiemy za chwilę. Mało tego... Jeżeli padnie pytanie, czy Wolfgang Amadeusz Mozart był miłośnikiem tego stylu, odpowiadamy, że... Nie. Żył za krótko. Znaczy, za wcześnie żył i... Za szybko umarł. Tak, za szybko albo... Generalnie jakby dożył tam setki, to za może szybko czekał. Umarł, bo za krótko żył. Proste. Więc nie pił. Znaczy pił, ale nie... Ale nie wiedeńskiego. Temperatura serwowania, jak byś to podawał? 4-7? Mocno schłodzone, tak. Raczej jak wszystkie lagery, dosyć mocno schładzamy. Ekstrakt od 12 do gdzieś tam 13,5. Czyli niezbyt wysoki. Odfermentowuje do 2,5-3,5. Więc alko nie mamy za dużo, mamy między 4,7 a 5,2% alkoholu. Nawet do 5,5. Tak, to jest tak uczciwie. Goryczka. Niezbyt wysoka. Niezbyt wysoka, bo musi jest kontrolować lager. Słodowość tylko, więc między 18 a 30 IBU. W kolorze jasne, czyli gdzieś tam... No, bardziej bym powiedział, że pół jasne, pół ciemne. Takie... To takie bardziej miedziane. Jasno-miedziane, tam... czyli 18-30 EBC. Stoi po środku barykady, bym rzekł. Nie jest ani w stu... Takie... Ani nie jest ciemne, ani bardzo nie jest jasne. Ani nie jest ciemne. Dla dokładnie. Tych, co się nie mogą zdecydować. Jasne czy ciemne? O, tak, Irish Red Ale. Tak. Jasne czy ciemne? Tak. Powiedzieliśmy parametry wszystkie, tak? Wszystkie. No to historia teraz. Co mi opowiesz o historii? Nie wiem, ale to zanim ja się opowiem o historii, to właśnie napiłbym się czegoś, bo mi gardle zaschnie. Było dwóch takich jegomościów. Jeden pochodził z Austrii. Uwielbiam to robić po prostu. Drugi pochodził z Niemiec, z Monachium. I pierwszy był... Pierwszy wędrował szlakiem Bawarii. Tak, pierwszy był synem posiadacza browaru Franza Antona Drechera. I to był Anton Drecher. I niestety jak jego ojciec zmarł, to Anton, mały Anton, miał został tylko... Został bez ojca. Został bez ojca, miał tylko 10 lat. I generalnie przejął browar do społu z matką. I znaczy, to matka wtedy jeszcze nie do końca on przejął, tylko... No matka kierowała browarem, a jego tak. Wysłała w świat, jak to wtedy było w modzie. Idź Antek w świat, zobacz jak się waży gdzie indziej, wrócisz to, przejmiesz schedę po ojcu. I wtedy Anton poszedł rzeź przez wieś, worek Antek. Piasku niesie. Nie, no rzeź. Dobra, no to... Ale na potrzeby, wiesz, tej historii trzeba to no ja delikatnie zmienić. Na drugie mam Antoni. O, widziałeś. Anton sobie podróżował po świecie, aż w pewnym momencie spotkał drugiego doszedł takiego... Doszedł do pewnego miejsca. Tak, ale spotkał i tam po drodze. Spotkał Gabriela. Syna swojego ojca, a imię jego. Gabriel Stelmajer II. A jak miał na imię jego ojciec? Gabriel Stelmajer I. Nie, tam nie było jeszcze... No tak, bo... Dopiero nie zdążyli drugiego dodać, się wiesz, kreski. Skąd on był? Z jednego z naszych ulubionych browarów. O którym wspominaliśmy już w kilku odcinkach, między innymi o Oktoberfeście. Czyli a był to? Browar z Patent. Dokładnie. Tak pokrótce rzecz biorąc, i oba te browary, bo Drecher też miał swojego ojca. Tak, który miał browar Schweinacht. Kleine Schweinacht, coś takiego. Ja kaleczę niemiecki, to Łukasz wam kiedyś dopowie. No, jakbyś to... Klein... Kleine... Eine, znasz takie było... Taki żart, tak, Eine Kleine Purszanko. Po polu galaretu. Eine Kleine i tak dalej, nie? No, wiem, w każdym razie był ten drugi browar i oba mają zacną historię, bo Spaten sięga gdzieś tam 1397. No, Spaten zdecydowanie
Dłuższą ma historię. Tak, a... Ale przed Sedmajerów został w 1700, tam chyba 80 czy 90 którymś roku przejęty dopiero i wszedł w ich posiadanie. Tak, bo ten browar miał tam w którym teoretycznie początki 1600, jest to dziś. 1632, kupiony został w 1700. 1300 nawet któryś miał. Nie, to Spaten był. No, Spaten. 1397. No tak. I on cały czas był w no, ręku... Ja mówię cały czas o Spatenie. No. No, a ty poszedłeś... A ja mówię o tym... tym drugim. Nie mogę sobie przypomnieć. Sigvajach, coś tam... Schweinacht, coś tam... Schweinacht. Nie jest to. Schweinacht, czy jakoś tak. I on został kupiony przez Dreherów w 1796 roku. I tak, i no później, chwilę później, bo w 1820 mały Antek rusza w świat na podróż i tam spotyka Drehera. Tfu, Drehera, nie może spotkać sam siebie. Spotyka Sandmajera. W 1820 jeszcze nie rusza w świat chyba, tylko umiera mój ojciec. Jako no i rusza w świat. No to dobra, ojciec to... 10 lat, klaps w tyłek i ruszamy. To tam nie ma to tamto. Taki młody, odważny przebojowy musiał być. No i dobrze. Wiesz, wcześniej był z niańką, to i tak mu było wszystko jedno, pewno... Pomijając ten fakt, w momencie, kiedy wyrusza w tę podróż, spotyka właśnie wspomnianego już Gabriela Sedlmajera II. I uczą się w browarach i dla... Wielu różnych. Tak, powieści mówią, że uczą się. Jak się potem okazuje, pojechali tam na tak zwane przysłowiowe chabry. Na... Wiesz, co to są chabry? No, wiem, ale... no. No więc... Na juchtę tak zwaną. Tak, w trakcie podróży... Znaczy, pojechali zasięgać informacji i wiedzy. Jak się każdy potem okazuje, sposób. Będąc na wyspach i w wielu różnych browarach w okolicy, zasięgają nie tylko wiedzy, ale też wielu różnych surowców. Pobierają próbki brzeczki, próbki drożdży, innych rzeczy. Niekoniecznie legalnie bardziej bądź pytając, mniej. Czy można wziąć. Przecież ty nigdy nic nie ukradłeś. Wszystko Niemcom zajomane. W sensie, no jest tego tyle, to wezmę ze słoiczek. Tam. Mało tego, znaleźli się tam w dosyć ciekawym okresie, kiedy... Wprowadzano nowoczesne... Technologicznie bardzo mocno się branża tak. rozwijała i zaczęto suszyć cud innymi metodami. Mówiliśmy o tym, rewolucja przemysłowa, użycie koksu i tak dalej, więc generalnie słodu nie słyszymy już bezpośrednio nad ogniem, no więc teraz nie jest to tak, już że... dawno nie słyszymy. Część... Wtedy. Tak, teraz... Chociaż są takie jeszcze retro... No są, tam, no. Wiesz. Organizację. Nie słyszymy bezpośrednio nad ogniem, więc mamy słód bardziej jednolity, bo on jest suszony ciepłym powietrzem i jaśniejszy, bo jak się suszyło nad ogniem, to część się przypaliła, część się nie wysuszyła, część była uprażona, część nie, to takie było chaotyczne. No i wtedy chodzi o palarkę bębnową. Tak. Anton wrócił po 16 latach, bo wrócił w 1836 roku i w 1840 o, albo 1841 już opracowuje Wiena Lagera. Opracowują lagera. I Gabriel razem opracowuje... niezależnie. W dwóch browarach. Dwa różne miejsca. Monachium, Wiedeń. I ta sama idea na piwo, ale dwa różne piwa. Ta sama receptura teoretycznie. Generalnie te same technologie suszenia słodu, bo oboje wykorzystują to samo. Z tym, że Gabriel Sedlmajer II tworzy słód monachijski. Bo powstają właśnie dwa odmienne słody. Gabriel robi słód monachijski pod Monachium. A Antek robi styl słód wiedeński. Różnice między tymi dwoma stylami są delikatne. Tak, no powstaje marcowe i wiedeński. I generalnie mam 1840-41 to piwo ujrzało. Czyli jeszcze wcześniej niż czeski Pilsner. O rok, ale zawsze. Czyli Józef Grolsch po prostu miał dobry pomysł, zaczynał dobrze, ale za późno wystartował. Tak. Palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o lagiery. Co było pierwsze? Lager Pilsner? Lager. Lager wiedeński, lager monachijski. Dopiero później był Pilsner. I z lagerem wiedeńskim historia się toczy tak, że... Dalej się toczy. Dalej się toczy. Ale generalnie było to... był to lager robiony w Wiedniu. Tak został nazwany na początku. Tak. No, tak, ale że piwo w stylu też... lager robiony no, tak. w Wiedniu. Tak. Żeby mieć jasność na słodzie wiedeńskim. Żeby mieć jasność cały czas. I było to piwo bardzo zbliżone do monachijskiego, chociaż monachijskie... Ponieważ idea uważenia tego piwa była taka sama jak w marcowym, tylko różniło się słodem i technologią w danych browarach.
Więc tak to było. Wystartowali, pojechali razem, wrócili, dwie różne firmy, dobrze rozkręcone zresztą. Dobrzy przyjaciele. Dobrzy przyjaciele i zrobili to samo w dwóch różnych częściach świata. Zrobili dobry grunt pod interesy i zaczęli kręcić tym kołem. Nasz Anton nie przerwał na tym, że sobie zrobił Wienerlagera, ale zaczął rozwijać browar, zaczął kupować kolejne browary w Austrii. Tak. I do tego doszło, że posiadał browary od Triestu nad Adriatykiem poprzez Budapeszt na Węgrzech i naprawdę był potęgą, jeśli chodzi o austriackie piwowarstwo. No i styl bardzo mocno rozprzestrzeniał się. Rozprzestrzeniał się niesamowicie. W samej Austrii niestety królował tylko 60 lat, bo zaczął gdzieś tam... Tylko już... albo aż. Mamy obecnie, wiesz, takie style, które królują tylko po dwa miesiące. Albo po dwa miesiące. Więc a tu proszę, 60 lat. Styl zaczął się robić mniej popularny przed I wojną światową, a problemy związane z I wojną światową, kryzys ekonomiczny i cała reszta spowodowały, że styl prawie podumarł. Ale i na doszło szczęście do takiego momentu. Wcześniej się pojawił Benito Juarez. Człowiek, który rządził Meksykiem. I dobrze, że rządził ale Meksykiem. Ale zanim on się pojawił, to Napoleon III. Ale nie, o ile mnie pamięć nie mieli. Nie, chwila. Benito Juarez właśnie stwierdził, że zapożyczy sobie gest od takiego Polaka, który kiedyś w Moskwie startował i pokazał wszystkim taki gest i powiedział, że Matko Sakiewicz. Nie będziemy wam tutaj płacić do Europy żadnych danin, tylko robimy niepodległy Meksyk, cześć jak czapka, nara. No i wtedy interweniował, wspomniany przez ciebie, Napoleon III. Tak, który wjechał z buta. Który wjechał z buta do Meksyku i stwierdził, że okej, działamy teraz tutaj my. I postawił na i postawił swojego pionka. Z Habsburgów, czyli z dynastii austriackiej. Maxa I, Maxa, Maksymiliana. Który tam w Meksyku, bo... Rządził całe 3 lata. Potem go armia meksykańska dorwała. No, ale to było 3 lata później. Ale w momencie, kiedy on wjechał, z racji swoich korzeni, zaczął ściągać piwowarów z Austrii. I piwowarzy sami zaczęli też tam jeździć. I był taki, podobno bardzo, który się odznaczył w historii lagera wiedeńskiego w Meksyku, bo tam wtedy ten styl się stał bardzo popularny. Był taki człowiek, Santiago Graf, który się przyczynił do popularyzacji tego stylu w Meksyku, między innymi. No tak. Piwowarem świetnym. No i w Meksyku zaczęło się ważenie wiedeńskiego lagera. Ale ze względu na to, że tam lepiej rośnie kukurydza niż pszenica, to z no czasem... to coraz więcej było niesłodowanych surowcy. Coraz więcej kukurydzy, styl się robił coraz słodszy. Ale też był coraz bardziej popularny na ziemiach meksykańskich. Tak, ale no coraz bardziej odbiegał od swojego ojca protoplasty, czy jak to tam nazwać, z Austrii. No i potem doszło do momentu, gdzie ktoś powiedział sławetnemu Maksymilianowi: łeb ci kurde urwę. No i urwał. I 3 lata później Maksymilian został bez głowy. Ale Wienerlager został jak najbardziej w Meksyku, wciąż go kochali mieszkańcy i nie tylko. Nawet... Piwo ci nalałem jakiś czas temu, jakbyś chciał spróbować, nie? No. I tak jak pierwsza wojna światowa kończyła triumfy Wienerlagera w Europie, tak, rozpoczynała lata świetności w Meksyku. Tak, to jest tam, no, w sumie Napoleon I to jest 1861 rok, jak on tam wkroczył do Meksyku, więc to jest trochę wcześniej, ale no, po prostu ten styl się tam przyjął i został. I doszło do tego, że jak w 1926 powstał Cervezario Moderno, ten zrobił Nigra Moderno, takie piwo, które było właśnie lagerem wiedeńskim i to jest bardzo popularny browar i piwo dość. Podsumowując tak na krótko, porządkując historię, 1820 rok, młody Antek Dreher przejmuje schedę po ojcu Francu Antonim i nie przejmuje jej do końca, bo przejmuje jego matka, on rusza w świat, edukuje się przez 16 lat jest w wielu... Jest zbyt młody, tak, żeby umierać. Edukuje się przez 16 lat w różnych krajach, między innymi w 1833 trafia na Wyspy Brytyjskie. Tam spotyka swojego albo późniejszego przyjaciela. Bo to nie doczytałem, gdzie oni się spotykają, ale spotyka Gabriela Sendmayera II. Z browaru z Patent. I między innymi odbywają praktyki w wielu browarze Barley and Perkins w UK. Tam też. I siedzą tam kilka lat. 3 lata. I w 1836 wracają, a w 1841 ukazuje się to Marcowe jest coś ciekawe, że każdy, właśnie, że każdy wraca do siebie, mają tą samą wiedzę, gwiznęli prawdopodobnie te same surowce, a ważą jednak dwa inne piwa. Z historii to było na tyle chyba.
Czy coś chcesz dodać? Historia, wiesz, dzieje się kołem na się naszych toczy. Oczach, także... Jak palarka bębnowa, tak się kołem toczy. Tak, dokładnie. Przechodząc do wyznaczników tego stylu, wygląd... To piwo bursztynowe w barwie, takie miedziane, czerwonawe, z białą pianą, niezbyt obfitą. Niezbyt. Ale jeśli chodzi o aromat, to już tutaj pierwsze gry... Słodowość głównie. Słodowość, tak. Czyli jakieś aromaty tostowe, chlebowe, ciasteczkowe. Nie ma aromatów palonych. Tak, nie ma aromatów karmelowych. Chmiel, jeżeli już, to szlachetny, ale jest na poziomie średniego w kierunku niskiego, szlachetny, więc prawie rzadko występuje. Chmielu kontynentalnego. Tak, takie ziołowe, kwiatowe. Szlachetny. Każdy chmiel jest szlachetny. No, które bardziej, inne mniej. Tam, wiesz. Zależy, jaki rodowód ma. Jeśli chodzi o smak, to bardzo podobnie, czyli też pierwszy skrzypce gra chmiel. Goryczki słód, jest tyle, żeby... powiedział. Słód, przepraszam. Słód, czyli jakieś tostowe, ciasteczkowe. Dokładnie. Biszkoptowe, chlebowe takie to aromaty. Trochę chlebowość. No. I jest to skontrowane goryczką tak w punkt tą chmielową, w sensie, no w żeby punkt, nie było... czyli od braku bądź bardzo, bardzo niskiej do takiej... Tak, żeby to nie było zbyt słodkie, zbyt ulepkowate piwo. Ale też nie powinno być praktycznie wcale chmielowe. Chmielowości to jest jak na lekarstwo. No goryczka kontroluje go. Czy ziarenka i heja? No tak więcej, no z 6. Dobra, no to zależy od warki. Od monachijskiego różni się tym, że jest... Inny słód uszyty do... Tak, i monachijskie jest bardziej słodkie, bardziej alkoholowe i mniej chmielowe. Przechodząc do surowców. Nie no, jeszcze byś coś powiedział o czuciowustach. No takie treściwe... No, półsłodkie, takie półsłodkie bym powiedział. Jest trochę słodowości, nie jest... Ja bym powiedział, że to... Nie jest ani tak po stronie słodkiej, takiej mocno słodowej, ani takie w 100% wytrawne. Gdzieś tak pomiędzy, no. In the middle of the road. No. Jeśli chodzi o... Surowce. Słody. To najpierw zacznijmy od technologii. Kiedyś tradycyjnie trójwarowa dekokcja, teraz raczej zacieranie infuzyjne. Słody to głównie wiedeński. No przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje. Ale też dodaje się tam troszkę Monacha, trochę pilzyńskiego. Generalnie można pokombinować, można jakichś słodów specjalnych, można jakiegoś Reda wrzucić. Coś tam starzają się, dodatki niesłodowane, szczególnie w Meksyku, takie jak kukurydza. W każdej ilości. Jeśli chodzi o chmiele, to... Kontynentalne. Czyli kropka. Kontynentalne, kropka, najlepiej niemieckie. Drożdże lagerowe, czystej, o czystym profilu też, żeby tam za dużo nie mieszały. Wyjątkowo dolnej fermentacji. Zgadza się. Woda najlepiej nie siarczkowa, bo siarczki podbijają goryczkę chmielową. I no, chodzą takie mity, że woda, że profil wody nie ma znaczenia przy ważeniu tego piwa, a jednak się okazuje, że troszeczkę ma. Trochę znaczenia ma, więc warto sprawdzić, czy macie jakieś tam siarczków właśnie, które podbiją tą nieprzyjemną goryczkę chmielową. Podsumowując, styl wywodzi się z... Austrii. Gdybyście chcieli spróbować piwa w tym stylu, zapraszamy do Meksyku. Tak, tam robią podobno najlepsze lagery wiedeńskie, chociaż są dużo słodsze niż te klasyczne, bo są robione na kukurydzy. Styl wywodzi się gdzieś tam z XIX wieku. Przewodził mu Antoni Dreher, który zarządzał swoim browarem, w którym stworzył w 1841 roku pierwszego lagera w stylu wiedeńskim. Na pewno jakiś tam udział miał też w tym Gabriel Sedlmayr, drugi z browaru Spaten. Który w tym czasie na boku kręcił Marcena. Tak było. Podsumowując, od monachijskiego jest mniej słodkie, mniej alkoholowe, troszkę bardziej nachmielone. Koniec. Szok! Od Marcena. A co byś powiedział o food pairingu? Zaprosisz mnie może na grilla ponownie tym razem. Tak, jak zwykle na grilla. W sensie generalnie Vienna Lager poleca się do grilla. Do wszystkiego z grilla. Tak, kurde, w Lidlu! Vienna Lager poleca się na grilla! Jeżeli podobał wam się ten odcinek, dawajcie subskrypcję. Uderzcie dzwoneczek. Dawajcie lajka, piszcie komentarze. Generalnie napiszcie, jakich styli jeszcze nie było, bo już zaczynamy gubić, co byście chcieli usłyszeć, zobaczyć. Do jak zobaczenia. Się zaczynamy gubić? Wszystko jest opanowane, Grzegorz. Wszystko jest perfekcyjnie, cudownie opanowane. Mało tego. W związku ze zbliżającymi się targami piwnymi poznańskimi. Zapraszamy was do wzięcia udziału. W tej oto imprezie. 30-31 lipca. Tam możemy porozmawiać nie tylko o piwie, no, ale również i o pilsach, i lagerach, i tak dalej. Będą różne atrakcje, szerokie i podłużne, różne. Jak to mówią?
Czym chata bogata, tym rada. Zapraszamy. Dokładnie. Wasze zdrowie. Na razie, cześć. To by było chyba... Poniedziałek to na grilla, na grilla. Bo jedzonko tam, ram, pam, pam, pam.